Właśnie trzymam to w jednej ręce, więc nie wiem, czy to jest takie bardzo piękne. Nie. I siadanko dla mnie, tak samo jak dla dziewczyn, czyli to samo co w poprzednim vlogu. Jaglanka, banany, syrop z mrożonych malin, cynamon, prażone nerkowce, konopia i wszystko na mleku sojowym. A tak wygląda poranek. 7 grudnia. Cześć kochani, dopiero teraz się z wami witam. Widzieliście klip mojego śniadania, czyli powtórki z ostatniego vloga. Jest tak zimno, słuchajcie. W każdym razie jest czwartek i jestem w totalnych ciuchach domowych, w dwóch swetrach. Dziewczyny wyszły zwiedzać, a ja się uczę. Także moje życie jest super ekscytujące. W każdym razie dzisiaj się spotykam z moją koleżanką prawdopodobnie, żeby zrobić projekt, ale jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie. Póki co siedzę przy komputerze, a wieczorem na pewno wyjdziemy gdzieś do miasta z Julką i z Natalią. Także jestem mega podekscytowana. Cały weekend zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Pomimo właśnie ilości nauki, to zawsze coś takiego społecznego mam zaplanowane, także bardzo się cieszę. Chociaż wiecie, że bardzo lubię siedzieć w domu, także też nie chcę tutaj narzekać. Dzisiaj nie ma święta, jutro jest kolejne święto, ale dzisiaj jest wolny dzień, bo jest długi weekend właśnie z uwagi na to, że święto było środa i piątek. Także teraz, kiedy oglądacie ten film, to jest sobota, o ile się nie mylę. I chciałam się tylko zaznaczyć, że mam tu pryszcza. Chciałabym zaznaczyć, że niektóre filmy pojawiają się o jakichś dziwnych porach, te vlogmasy, ale mamy fatalny internet od kilku dni, tygodni w zasadzie, więc ja zawsze jestem wyrobiona, żeby ten film był dla was na 16, ale zdarza się, że on się 5 godzin wgrywa. Także staram się, żeby były na czas, ale nie mogę tego obiecać, także zawsze się pojawi, tylko może to być troszeczkę później. Chciałam powiedzieć, że skończyłam czytać Orient Express i stwierdziłam, że muszę zacząć coś czytać, a nie miałam ochoty na żadną książkę taką naukową. Mam bardzo dużo takich książek, bardziej powiedzmy historia, sztuka i tak dalej, i tak dalej. I sięgnęłam po kawę. To jest książka, którą dostałam z tego wydawnictwa. I powiem wam, byłam tak podekscytowana, że mogę sobie poczytać o kawie. Mam już ją, myślę, że z 2 miesiące. I w końcu się za nią zabrałam i jest naprawdę super. Jest tak pięknie wydana. W ogóle możliwe, że już ją wam pokazywałam. Teraz będzie mi ciężko. Ciekawe, na czym otworzę. W każdym razie, o, zobaczcie, jak ładnie. Jest przepiękna, strasznie mi się podoba okładka. Bardzo fajny jest tutaj ten bok. Także ja o kawie chętnie dowiem się więcej. Teraz jestem akurat na rozdziale o metodach alternatywnych. Także jestem super podekscytowana. Sami zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Autorką jest Ika Graboń. I tutaj mamy akurat, z tego, jeśli nie mylę, to jest Chemex, czyli metoda właśnie alternatywna. Także niedługo będę ekspertem kawowym, bo nie wiem, czy wiecie, mam w ogóle trening baristy za sobą. Także teoretycznie mogłabym pracować w profesjonalnej kawiarni, ale praktycznie to nie. Eksperymenty w kuchni, czyli tym razem czas na hummus z czerwonej fasoli. I dodam chyba do tego paprykę węconą jako aromat. Udało mi się zrobić hummus, jest 13:30 i robię sobie przerwę na hummus z waflami, domowy tym razem, z czerwonej fasoli. Mam nadzieję, że będzie mi smakował i obejrzę sobie jakiegoś YouTube'a, bo w końcu jest wolne i tak mam jeszcze tyle do roboty, także każdemu przyda się przerwa. Trochę mnie znudziło uczenie się i żeby zachować balans w życiu, postanowiłam zrobić sobie maseczkę, bo tutaj tego nie widać, ale moja cera trochę mi płata figle znowu, także może to pomoże. Testuję właśnie kosmetyki Woli Botanica, polska, wegańska marka i tu mamy maseczka nawilżająco-wygładzająca, także próbujemy. Et voilà! Po raz pierwszy użyłam maseczki, która jest w tubce, a nie jednorazowa. Ta jest bardzo taka delikatna i przezroczysta, także nie ma aż takiego szoku, jak zazwyczaj, kiedy wam pokazuje się w maseczce. W każdym razie, jak zacznie zastygać, to muszę spłukać, także teraz wracam do rysowania symbolów w chińskim. Powiem wam tak, jest jakaś 17 i musiałam wyjść z domu, bo uczyłam się cały dzień. Uczyłam i pracowałam, bo też montowałam, odpisywałam na maile i tak dalej. Ale już miałam dosyć, a jest bardzo przyjemnie i słonecznie. Prawdopodobnie później się widzę z dziewczynami, ale póki co po prostu wyszłam na chwilę do sklepu i sobie tutaj przejdę się po prostu po okolicy. Poddycham świeżym powietrzem, muszę wrócić i dokończyć jeszcze jeden projekt, po to, żeby mieć mniej na weekend i żeby po prostu móc porobić jakieś fajniejsze rzeczy jutro, pojutrze. Jutro mam imprezę urodzinową mojej koleżanki wieczorem, a dzisiaj albo wyjście na drinki na miasto,
albo impreza w domu, posiadówka w domu. Także zobaczmy. Mam koleżankę, patrzcie. Tutaj nasza jesienna okolica, czyli już kolory miedziane i przepiękne, bezchmurne niebo. Pomyślałam, że poświęcę chwilę i powiadam wam o tym, jak wygląda moja nauka tutaj i dlaczego w kółko mówię, że się uczę. Teraz jest czas egzaminów, więc mało się to dobrze zgrało, nie za dobrze się to zgrało z vlogmasami. Ale taka jest prawda, że mam tutaj 5 przedmiotów i strasznie dużo zaliczeń. Naprawdę mam tonę roboty, mnóstwo testów, kartkówek, prezentacji, raportów, egzaminów. Nie spodziewałam się, że będę miała naprawdę tyle rzeczy tutaj do zrobienia. Nie powiedziałabym, że jest to strasznie wymagająca szkoła, że to są rzeczy, które są ponad siły normalnego człowieka, ale jest to na pewno bardzo czasochłonne, bo tak jak mówię, czasami zdania są naprawdę proste, ale wymagają dużej ilości pisania, wkuwania teorii, rzeczy, które jest łatwo zrozumieć, ale po prostu trzeba zapamiętać. W przypadku języka u mnie jest to chiński, więc też wiadomo, systematyczność jest konieczna. Także naprawdę uczę się bardzo dużo tutaj w porównaniu ze Szkocją. Jestem oceniana znacznie bardziej regularnie, ale jestem zadowolona, bo to w większości są rzeczy po hiszpańsku lub po chińsku, więc ja czuję, że mój hiszpański naprawdę się tutaj rozwija. Nawet jeżeli mam jedne zajęcia po angielsku, to w grupie gadamy, w klasie gadamy wszyscy po hiszpańsku, także ja naprawdę widzę ogromny progres, jeżeli chodzi o język. Także to jest coś absolutnie bezcennego, jeżeli chodzi o tego typu wyjazdy. Od pierwszego tygodnia czułam, że robię postępy, a teraz naprawdę czuję się teraz bardziej komfortowa w tym języku, nawet chyba bardziej niż w niemieckim, trochę mnie to przeraża. Także na pewno mój hiszpański się poprawił i też mówią mi to moi znajomi z Hiszpanii, aczkolwiek jest nadal bardzo dużo osób, które mówią po angielsku, bo jeżeli ktoś mówi dobrze po angielsku i chce ćwiczyć angielski, to ja generalnie nie mam nic przeciwko, ponieważ mówienie po hiszpańsku bardzo mnie męczy, bo wiadomo, nie jestem w stanie się wyrazić w pełni tak, jakbym chciała i jestem wiele bardziej cicha, skryta i też przez to ja zawsze uważałam, że w każdym języku człowiek ma inną osobowość, tutaj zdecydowanie też jest to prawdą. Słuchajcie, jest przecudownie, ja na sobie kurtkę, na sobie dwa swetry, t-shirt, leginsy, skarpetki, sztyblety, sweter i rękawiczki i jest naprawdę przecudownie. Zobaczcie, po prostu raj i coś takiego polecam każdemu. Kiedy się uczycie, wyjdźcie chociaż na chwilę, czy właśnie do sklepu, czy przejście po okolicy, po to, żeby trochę ochłonąć, oderwać się od nauki i za chwilę wrócić ze zdwojoną siłą. Ja wracam, żeby dokończyć mój projekt na marketing. Jest to projekt o... mamy zaproponować nowy produkt dla Samsonite, czyli dla firmy, która produkuje walizki. Robię to z moją koleżanką, która niestety jest chora, więc ja nie wiem, co się dzieje. Słuchajcie, wczoraj był odwołany przedwczoraj odwołany lunch, dzisiaj moja koleżanka się rozchorowała, się okaże, że jutrzejsza impreza urodzinowa też jest odwołana, to ja już nie wiem, co zrobię. W każdym razie mam nadzieję, że tak się nie stanie. Tymczasem wracam do roboty, zjem sobie jakąś kolację i widzimy się z dziewczynami albo w domu, albo w centrum. Także wy oczywiście podążacie ze mną. Kochani, właśnie wróciłam i mam wam coś super do przekazania, bo jestem mega szczęśliwa, ponieważ właśnie zajrzałam do skrzynki pocztowej i znalazłam przesyłkę od jednej z was, jednej z moich widzek, która napisała do... aż się cała trzęsę, Boże. Która napisała do mnie... O Boże, to się to mam... Jedna z moich widzek napisała do mnie maila parę tygodni temu odnośnie tego, czy mogłaby przysłać mi prezent mikołajkowy, więc podałam jej swój adres i dzisiaj przyszła do mnie paczka i jestem po prostu wzruszona. Kamila, naprawdę dziękuję ci, musisz to zobaczyć. Przesyłka była w dużej kopercie, a w środku, sami zobaczcie, muszę to jakoś ładnie ułożyć, dwa przepiękne notesy, nie chcę tego podnosić, bo tam są nasze adresy, ale dwa prześliczne notesy owsiankowo-owocowe i tutaj orzechowe, do tego super naklejki. Dostałam przemiły list tutaj w tej oto kartce i tutaj motyw przewodni to właśnie owsianka, you are outstanding, także jestem naprawdę pełna podziwu dla Kamili. Kamila nazywa się Sidelnikow i wiem, że ta paczka przyszła do mnie z Niemiec. Z tego, co zdążyłam rzucić okiem, możecie dostać jej pracę
jej przeurocze notesy, ale ten jest moim ulubionym, ten orzechowy. Jest po prostu niesamowity. W środku też mamy bardzo ładny papier, taki lekko szarawy. Tutaj mamy prześliczny zielony kolor. Tutaj batoniki. Naprawdę coś cudownego. I tak jak mówiłam, z tego co wiem, można dostać jej produkty na Etsy, także podlinkuję Wam wszystko w opisie. Także, tak jak mówiłam, Kamila, jeżeli to oglądasz, to jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Powiem więcej, właśnie napisałam sobie w notesie, że muszę kupić sobie jakieś zeszyty, żebym mogła zapisywać wszystkie moje listy, pomysły i tak dalej, więc spadłaś mi z nieba. Jeszcze raz serdecznie dzięki i pozdrowienia. Boże, to światło tutaj to jest jakiś żart, słuchajcie. Naszykowałam sobie już sałatkę, więc wyjmę z lodówki wszystko. Oto jest moja sałatka, mieszanka sałat, pomidor, korniszony, awokado. Do tego mam tutaj dzisiejszy hummus z fasoli z dodatkiem soli, pieprzu, płatków drożdżowych i mleka sojowego. Dzięki temu ma taką bardziej dressingową konsystencję. I upraszałam sobie też orzeszki pini z papryką wędzoną i kuminem. Także mieszam całość. Wow, pięknie. Zawsze mnie to zastanawia, jak się używa liczby mnogiej, mieszamy. Ale że tylko ja mieszam, lub ewentualnie będziesz to mieszać ty. Ale naraz nikt tego nie będzie mieszał, kumacie? Ja za dużo czasu dzisiaj spędziłam nad książkami, bo mówię od rzeczy. I do tego moje nasiona, aczkolwiek trochę mi się tutaj wszystko... przywarło. Dobra, posypujemy. Tadam, super zdrowa i mega, mega smaczna oraz sycąca sałatka na dzisiejszą kolację. Super, wreszcie się jeden teledysk postawię. Nie, nie.